Dzień dobry, witam serdecznie moje kochane kameleony. Witam Was we wtorek. Dzisiaj mamy piękną pogodę i zapraszam Was dzisiaj na spacer po naszej stolicy. Kto pamięta, jak nazywa się najważniejsze miasto w Polsce? Nasza stolica. Tutaj z tyłu za mną jest napis, nie wiem czy go widać, spróbuję Wam przybliżyć. Przeczytajcie. Spróbujcie przeczytać. Warszawa. Tak, Warszawa to stolica Polski. W Warszawie znajduje się to, co dla nas Polaków jest najważniejsze, czyli jest tam parlament z Sejmem i z Senatem, jest pan prezydent. Kto pamięta, jak nazywa się nasz prezydent? To jest wasze zadanie, nie podpowiem wam. Powiedzcie teraz rodzicom, jak nazywa się nasz prezydent, który obecnie sprawuje rządy w Polsce. Dobrze, moi drodzy, Warszawa. To jedno z największych, najbardziej rozwiniętych miast w Polsce. Jest pięknym miastem. Miałam okazję kilkukrotnie zwiedzić Warszawę. Ma sporo zabytków i dzisiaj chciałabym Was po kilku takich zabytkach oprowadzić, troszeczkę o tym opowiedzieć. A na sam koniec będę dla Was miała jeszcze jedno dosyć ciekawe, myślę, zadanie. Dobrze, no więc słuchajcie, zacznijmy może od Łazienek Królewskich. Zobaczcie, to są Łazienki Królewskie. Oczywiście nazwa nie ma nic wspólnego z tym, z czym nam się kojarzy, ponieważ Łazienki Królewskie jest to zespół pałacowo-ogrodowy, czyli z tak zwanym pałacem na wodzie. Zobaczcie, tutaj u góry widać ten pałac na wodzie. Był on założony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otoczony jest pięknymi ogrodami, licznymi stawami. Było to takie miejsce, w którym miało być idealnie. Stworzono to miejsce do tego, żeby tam spacerować. Czasem odbywały się tam polowania. Są tam naprawdę przepiękne ogrody. I powiem Wam taką ciekawostkę, nawet może załączę zdjęcie. Ciekawe ptaki poruszają się w tych łazienkach. Nie podpowiem Wam jakie. Ciekawa jestem, czy odgadniecie ze zdjęć. Dobrze, to były łazienki warszawskie. Kolejnym zabytkiem, o którym bym chciała powiedzieć, zobaczcie, jest Pałac Kultury i Nauki. Jest to najwyższy budynek w Polsce, ma aż 237 metrów, prawda, że wysoki? Zobaczcie, całość aż tutaj po tą iglicę ma 237 metrów, jednak nie można go w całości zwiedzać. Mniej więcej tutaj do tego momentu można wyjechać na taras widokowy, na około chyba 130 metrów można wyjechać. Znajdują się w nim liczne teatry, muzea, różne sale konferencyjne i odbywają się tam różne ciekawe wydarzenia kulturalne i naukowe. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda najwyższy budynek w Polsce, Pałac Kultury. Pięknie wygląda w nocy, mam takie zdjęcie, jak on się mieni różnymi kolorami. Może też uda mi się zamieścić to zdjęcie. Dobrze, co my mamy dalej? Stadion Narodowy, tak. Zdjęcie Stadionu Narodowego mam tylko tutaj na plakacie, spójrzcie. W lewym dolnym rogu tutaj, o, popatrzcie, jest Stadion Narodowy. Wiecie, do czego on służy, rozgrywają się tam różne mecze. Powiem Wam tylko, powstał 9 lat temu, więc nie jest to stara budowla, ma tylko 9 lat. Na tym stadionie, na trybunach zmieści się około 60 tysięcy kibiców. Czyli tak jakbyśmy złączyli cały Nowy Targ i całe Zakopane. I wszystkich razem zaprosili do tego Stadionu Narodowego, to wszyscy by się tam zmieścili. Taki jest ogromny. Teraz sobie możecie wyobrazić, prawda? Dużo jest ludzi w Zakopanem, dużo jest ludzi w Nowym Targu. Wszyscy razem zmieściliby się i mieliby miejsca siedzące na tym stadionie. Dobrze, teraz kolejną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, mamy metro. O, nie wiem, czy wiecie, co to jest metro. Jest to taka stacja podziemna. Tutaj mamy to metro. Jest to taka stacja podziemna, czyli taka kolej podziemna, bardzo szybko przemieszczająca się właśnie pod ziemiami miasta. I jako ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, że mamy jedno z najpiękniejszych i najczystszych właśnie stacji znajdujących się w Warszawie. Bardzo wiele konkursów prestiżowych metro pod względem właśnie pięknej architektury i czystości wygrało.
Także to taka ciekawostka, jak będziecie w Warszawie, poproście rodziców, żebyście się przejechali metrem. Ja też specjalnie właśnie z tego względu no, przejechałam się tym metrem. Rzeczywiście jest tam no, no, bardzo ciekawie, bardzo ładne naprawdę wnętrze pod ziemią. Dobrze, teraz kolejną rzeczą, o której bym chciała opowiedzieć, co my tutaj mamy. Stare miasto, tak, Stare miasto. Na Starym Mieście znajdują się różne ciekawe kamieniczki, ale również znajduje się Zamek Królewski, znajduje się tutaj pomnik króla Zygmunta. I chciałabym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Czekajcie, bo nie wiem, na którym mam zdjęciu. Tak, tutaj też mam na tym plakacie. Tutaj od góry, zobaczcie, to jest Stare Miasto. I na środku, tak, tutaj też są kamieniczki Starego Miasta, na środku, zobaczcie, stoi pomnik Syrenki. W Warszawie są dwie takie syrenki, dwa takie pomniki. Jeden pomnik właśnie jest w rynku na Starym Mieście. Wokół tego pomnika jest tutaj taki zbiornik wodny i latem dzieci mogą się taplać w wodzie, nawet dorośli zdejmują buciki i sobie chodzą koło tej syrenki. Natomiast drugim pomnikiem jest pomnik Syrenki nad Wisłą, na bulwarach. I zobaczcie, tutaj widać w całej okazałości. Właśnie taką syrenkę tutaj też mam przy sobie. Ta syrenka była kupiona w Pałacu Kultury w Warszawie. No i teraz nasza końcówka. Chciałabym Wam opowiedzieć, skąd wzięła się nazwa Warszawa. Bardzo ładnie nazywa się nasze miasto, ale za chwileczkę Wam przeczytam legendę o Warsie i Sawie. Później po przeczytaniu, po wysłuchaniu tej legendy będę miała dla Was ciekawe zadanie do wykonania. Dobrze, moi drodzy, posłuchajcie w takim razie legendy o Warsie i Sawie. Dawno temu Polskę pokrywała nieprzebyta puszcza pełna dzikiej zwierzyny, a ludzie mieszkali w maleńkich osadach. W jednej z nich, na brzegu Wisły, mieszkał młody rybak Wars. Był bardzo pracowity i sam zbudował łódź, a także cierpliwie wiązał rybackie sieci. A ponieważ szczęście mu sprzyjało, zawsze wracał z połowu z siecią pełną ryb. Wars bardzo lubił spędzać czas na wodzie i z radością wsłuchiwać się w śpiew ptaków. Jednak najbardziej fascynowały go nocne wyprawy, gdy panował niezwykły spokój, a księżyc odbijał się w wodach Wisły srebrzystym blaskiem. Pewnej nocy, gdy jak zwykle zepchnął łódź na wodę i zarzucił sieci, spośród wzburzonej wody wynurzyła się przepiękna dziewczyna. Rybak zamarł z zachwytu i wpatrywał się zdumiony, gdyż dziewczyna miała długie, złociste włosy, wielkie niebieskie oczy i rybi ogon. Ogon pokryty był srebrzystą łuską. Wars nie mógł uwierzyć własnym oczom. Po chwili jednak przypomniał sobie opowieści, które słyszał w dzieciństwie. To była syrena. Nagle syrena podpłynęła bliżej brzegu i zaczęła śpiewać. Nieświadoma tego, że podpatruje ją człowiek ukryty w wysokich trzcinach. Gdy Wars usłyszał jej głos, zakochał się bez pamięci. Od tej chwili na niczym nie mógł się już skupić, czekając na kolejny nocny połów i spotkanie z syreną. Nie przeszkadzało mu nawet to, że ona nie miała pojęcia o jego istnieniu, ani o uczuciu, które do niej żywił. Pewnej nocy, całkowicie zauroczony jej głosem, nieostrożnie wystawił głowę ponad trzciny, żeby lepiej się jej przyjrzeć. Zaskoczona jego widokiem, syrena podpłynęła i zagniewana zapytała: dlaczego mnie podglądasz i podsłuchujesz? Jestem rybakiem, nieporadnie zaczął tłumaczyć się Wars. Wiem, kim jesteś, wiele razy cię widziałam na łodzi, ale no tak wiem, że nie powinienem cię podglądać, ale kiedy pierwszy raz cię ujrzałem, straciłem głowę. Zakochałem się w tobie i nie mogę bez ciebie żyć, przerwał jej w półsłowa Wars. Syrena popatrzyła na niego i westchnęła. Ja także cię pokochałam, ale przecież tak bardzo się różnimy. Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Wtedy właśnie Sawa, bo tak miała na imię złotowłosa syrena, przypomniała sobie pewną tajemnicę.
Jeśli syrena z wzajemnością zakocha się w człowieku, może na zawsze utracić swój rybi ogon i stać się kobietą. Wówczas Wars bez wahania poprosił Sawę o rękę, a ona zgodziła się z radością. Razem weszli na ląd, z syreny opadła rybia łuska i w miejscu ogona pojawiły się nogi. Stała się piękną dziewczyną i wkrótce odbyło się ich wesele. Wars i Sawa żyli długo i szczęśliwie, otoczeni miłością i wzajemnym szacunkiem. Po latach wokół ich chaty powstała duża osada rybacka, a ludzie na pamiątkę tego postanowili nazwać ją Warszawą. Dziś nie ma śladu po rybackich chatach, lecz ludzie wciąż pamiętają o młodym rybaku i pięknej syrenie. A Warszawa stała się stolicą Polski. Tak, przeczytałam Wam legendę o Warsie i Sawie. I połączenie tych dwóch imion właśnie dało nam nazwę Warszawa. Zobaczcie, do dzisiaj herb Warszawy to syrenka. I teraz moim zadaniem dla Was, poproszę Was o to, abyście stworzyli herb naszej miejscowości, Białki Tatrzańskiej. Jak zauważyliście, herb związany jest z czymś, z jakąś historią, z jakimś wydarzeniem, z czymś, co nam się kojarzy, kiedy mówimy o danym mieście. Bardzo wiele miast, w zasadzie wszystkie większe miasta w Polsce mają swoje herby. Białka Tatrzańska też ma swój herb. Poproście rodziców, żeby Wam wyszukali, jak wygląda herb Białki Tatrzańskiej. Ale nim to zrobicie, żebyście się nie sugerowali tym, jak wygląda, spróbujcie użyć własnej wyobraźni i stworzyć swój własny herb Białki Tatrzańskiej. Związany z tym, co Wam się najbardziej tutaj kojarzy. Jak pomyślicie o Białce Tatrzańskiej, co Wam wtedy przychodzi do głowy? O czym wtedy myślicie? Dobrze, moi drodzy, to będzie Wasze zadanie na dzisiaj, stworzenie herbu. Chciałabym, żebyście po tym nagraniu wymienili chociaż trzy zabytki, o których dzisiaj mówiłam, trzy zabytki warszawskie. Jeżeli czegoś nie pamiętacie, możecie obejrzeć filmik jeszcze raz i zapraszam Was do Warszawy. Jeżeli już będzie można się przemieszczać, będzie można zwiedzać, naprawdę warto zwiedzić naszą stolicę. Ja na sam koniec chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o takim miejscu, które jest bardzo przyjazne nie tylko dzieciom, młodzieży, dorosłym. Jest to Centrum Nauki Kopernik. Gdzieś go miałam tutaj na zdjęciach. W tym centrum, wydaje mi się, że będę musiała go przesłać Wam, załączyć jako dodatkowe zdjęcie. W tym centrum można wykonywać różne doświadczenia, eksperymenty, można się dowiedzieć, jak powstaje huragan, można sprawić to, że będziemy głową w chmurach. Naprawdę są tam bardzo, bardzo ciekawe pomieszczenia, w których znajdują się ciekawe eksponaty. Każdego możemy dotknąć. Naprawdę tutaj przy pomocy obsługi możemy wykonać wiele doświadczeń, a także samemu poeksperymentować, ponieważ są to dostosowane rzeczy odpowiednie do wieku. Także zapraszam Was również do Centrum Nauki Kopernik. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo długi filmik mi się zrobił. Przepraszam Was bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce.